Cześć, nazywam się Kasia Gołąska, w serialu Bring Back Alice gram Monikę Lenart i chciałam bardzo wszystkim podziękować, że wpadli tutaj do mnie na herbatę, naleję wszystkim. Cześć, nazywam się Mila Jankowska i gram Paulę Czapską. Jestem Hela Englert i w serialu Bring Back Alice gram Alicję Stec. A ja jestem Marcel Opaliński i gram Michała Czapskiego. Słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się, co tutaj robimy z tą herbatką u Kasi, to tak. Spotkaliśmy się czwórkowo, żeby porozmawiać o pracy nad serialem Bring Back Alice, ale może najpierw powiemy wspaniałym widzom naszym, co to w ogóle jest za serial i co tam się dzieje. Zaczniemy od powiedzenia o swoich postaciach, żeby też wprowadzić. Paula Czapska to jest, tak w skrócie, zbuntowana nastolatka o wyglądzie, można by powiedzieć, trochę punkowym. Jest najmłodsza z całej ekipy, najpóźniej dołączyła w ogóle do całej grupy. Ja gram Monikę Lenart, czyli najlepszą przyjaciółkę Alicji Stec. Wspaniałą, kochaną, ciepłą, lojalną przyjaciółkę, która po prostu w pewnym momencie bardzo się przestraszyła i podjęła decyzje, z konsekwencjami tych decyzji później będzie musiała się zmierzyć. No właśnie, to jest taka sytuacja, gdzie serial naprawdę odwzorowuje życie. Wszystkie decyzje niestety się odbijają na nas, czy tutaj, czy tutaj. Michał jest partnerem Alicji, jest najbardziej wysportowanym członkiem ekipy, którego to... Najpiękniejszym, najprzystojniejszym, najbogatszym. Tak, jest najbogatszy. Myślę, że dostaje większe kieszonkowe niż Paula, bo Paula jeździ skuterem, a Michał Mercedesem. Anyways, Alicja, czyli moja postać, którą gram i postać też tytułowa naszego wspaniałego serialu, jest przewodniczącą, chyba można tak powiedzieć, całej tej osobliwej trójki klasowej drużyny, tak. I pewnego dnia po prostu ekipa jedzie na imprezę, Alicja znika, nie ma jej przez rok i odnajdujemy ją razem z widzami na początku pierwszego odcinka, kiedy pojawia się umarusana i ubłocona na środku tunelu. I to, co się dzieje dalej, to już zostawiamy widzom do obejrzenia. Natomiast nakreślając taką fabułę bez spoilerowania, myślę, że możemy powiedzieć, że okazuje się, że ci wszyscy wspaniali przyjaciele, którzy siedzą tutaj dzisiaj ze mną, prawdopodobnie coś przed Alicją ukrywają. A co? To już musicie obejrzeć serial. A myślicie, że próbujecie dalej być cool? O, totalnie. A czujesz się, jesteś, dla mnie jesteś. No ja się czuję mega cool. Marzenia się spełniają, a wy się czujecie cool? Ja czasem tak. Mam jeden dzień, że chcę być cool, czuję się cool, nie wiem, ubieram się tak, żeby się czuć cool i chcę właśnie, żeby wszyscy na mnie patrzyli. Ja mam inny dzień i w sumie takie dni przeważają, gdzie po prostu zakładam pierwsze dżinsy, które znajdę w szafie i koszulkę, nie maluję się i okej, ale mnie na nic przykład, nie obchodzi. Bo to jest też kwestia tego, co jest cool, nie? Bo ja na przykład, no jakby lubię się fajnie ubrać, fajnie wyglądać i czuć się cool pod kątem też estetycznym, ale dla mnie bycie cool wiąże się po prostu z tym, że ja się czuję okej ze sobą, że wiem, kim jestem, że znam swoją wartość, no że tak. idę po ulicy i czuję się bardzo pewna siebie, bo wiem, że jak otworzę buzię, to wyjdzie z niej coś lepszego niż teraz. Czy nasze podejście do tematu fajności i bycia cool pokrywa się z podejściem naszych bohaterów, tak? Nie, ja uważam, że nie, no bo oni są tak przejaskrawieni, że chyba w ogóle trudno jest zestawić ich z jakimkolwiek żywym człowiekiem, który by tak odczuwał i tak się zachowywał. No i trochę też o to chodzi, że na przykład na podstawie tej rzeczy, że oni są cool, są tak cool, że ja nigdy nie będę taki cool, że jeśli będę próbował być taki cool, to umrę próbując i nie doskoczę do tego poziomu, bo ja nie mam swojego własnego stylisty, nie mam swoich cudownych charakteryzacji i nikt za mną nie biega z kamerą, żeby to ładnie nagrać. Może niektórzy tak mają, aktorzy, co? Wy tak macie? No wiesz. Ja mam swoją trenerkę, tak jak ma Monika. Żartuję, absolutnie żartuję. Ja tak trochę sobie teraz pomyślałam, jak zadałeś to pytanie, że Ala chyba jest w ogóle takim moim marzeniem z czasów liceum. Że ja bym chciała, że wtedy ja bardzo chciałam być taką Alicją, ale teraz jak na nią patrzę, to
to bardzo się cieszę, że jednak poza tymi wszystkimi podobieństwami to jest bardzo, bardzo, bardzo wiele różnic. Natomiast myślę, że naszą paczkę znajomych od takich prawdziwych nastolatków, nawet z takiej warszawskiej licealnej bańki, dzieli to, że mam wrażenie, że ja sobie myślałam zawsze o naszych bohaterach jako o tak bogatych, że tam w ogóle nie ma takiej akcji, że jest w ogóle rywalizacja między tym, kto co ma fajniejsze, bo wszyscy i tak mają najfajniejsze. Mogą mieć wszystko, że tam nawet nie ma takiego czegoś, że, że oni po prostu mają wszyscy podpięte karty pod konta swoich starych i że tam jest po prostu never ending, w ogóle konto bez dna. Tak. W ogóle tak pomyślałam, że to bycie cool jest w ogóle takie wpisane w to, kim oni są i oni się w ogóle nawet nad tym nie muszą zastanawiać. To jest tak jakby trochę bardziej old money myślenie, że oni się urodzili bogaci, starzy się urodzili bogaci. Tak, chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o moją postać, no to tu jest też taka sytuacja hierarchiczności a la Monika. Mi się wydaje, że ona się, Monika, zawsze do ciebie porównuje i wartościuje swoje bycie cool względem tego, jak ty jesteś cool i czy ja jestem tak cool jak ty, czy mniej. I myślę, że często czuję, że mniej i wiesz, i przez to jednak o tym myśli akurat Monika. A Paula, mi się wydaje, że ona w ogóle, jej bycie cool wychodzi tak zupełnie... Paula jest najbardziej cool w ogóle ze wszystkich. Nie zwraca na to uwagi, w sensie oprócz tego, że jest obok was i nie jest do końca w tej grupie, to ona naprawdę na to nie zwraca uwagi. To wszystko wychodzi jakoś tak niechcący, przypadkowo. I dlatego jest najbardziej cool, bo właśnie nie przykłada do tego, wiesz, tak ogromnej wagi. Nice. Mam propozycję, żebyśmy zrobili challenge, który polega na tym, że każdy z nas opowiada jakąś historię ze swojej przeszłości, z czasów dorastania. I czy ona jest prawdziwa, czy nie, to wiemy tylko my. I po opowiedzeniu danej historii reszta zgaduje, czy jest to prawda, czy jednak zmyślona historia. To jest z takiej troszkę dalszej przeszłości. Jak byłam w podstawówce, to w czwartej klasie u nas było coś takiego, że bardzo często zmieniali się wychowawcy, tam jedna pani zachorowała, drugi pan wrócił do Kanady, bo to była międzynarodowa szkoła tam. No i jakieś były różne perypetie i większość rodziców się zdenerwowała. I z klasy, która liczyła osób, nie wiem, 20, 20 parę, nagle połowa klasy odeszła. I efekt uboczny tego, nie, może nie był uboczny, może po prostu mnie nikt nie lubił, że odeszły wszystkie dziewczyny poza mną. I w związku z tym przez dwa ostatnie lata podstawówki byłam jedyną dziewczyną w klasie, byłam ja i chyba 10 albo 11 chłopaków. I teraz zgadujemy, tak? Mhm. Prawda. Prawda. Ja wam to mówiłam kiedyś. Nie, ale ta konstrukcja, ja chyba tego nie słyszałem. Wydawało mi się po prostu, że zachowujesz się tak, jakbyś spędziła dzieciństwo z 10 chłopami. To dziwnie zabrzmiało. Nie. O, wow! Ale ja rozumiem, o co ci chodzi i ja uważam, że tak, że to był bardzo formujący czas dla mojej osobowości. Ale na plusik. O, dziękuję. Może historia z liceum? O tym, jak ludzie potrafią się mijać i nie rozumieć i... Jak trudno jest czasem wychwycić wzajemne intencje. Chyba to była jedna z moich pierwszych w ogóle randek i miałem już wtedy z 18 lat i byłem okrutnie w ogóle zauroczony, ale tak strasznie. To jest w ogóle tak urocze, że w wieku 18 lat człowiek potrafi tak się zakochać, że jest chory, że ja miałem po prostu gorączkę fizycznie i wariowałem. Moja koleżanka kiedyś się do Boga modliła, żeby być mniej zakochaną, bo po prostu tak nie mogła tego wytrzymać. Wow. Była tak chora i taka w ogóle, tak. To jest piękne. Modliła się codziennie, żeby zdjął z niej ten ciężar zakochania. No właśnie. I udało mi się umówić z tą wtedy dziewczyną młodą. I było w ogóle tak przecudownie. Mieliśmy świetną randkę, świetnie nam się rozmawiało. Kwiaty, kawiarnia i na sam koniec, po, nie wiem, spędzeniu ze mną może z 5 godzin, ona powiedziała, to co, to może odprowadzisz mnie do mojej dziewczyny. I wszystko we mnie wtedy umarło. O nie. I już nie odżyło. Żartujesz z historią? Czy żartuję? To wy może... Ja uważam, że niestety prawda. Ja też uważam, że prawda. Moja konstrukcja psychiczna znów. Siedem znaki. Tak, jest to prawda. O nie! Jak miałam 18 lat, to dostałam taki prezent od rodziców na 18, wycieczka do Nowego Jorku, która była moim ogromnym, ogromnym, ogromnym marzeniem. No i poleciałam tam ze swoją siostrą, z bratem, jego żoną, jeszcze wtedy nawet nie byli narzeczeństwem. Spędzaliśmy super czas, ale była taka sytuacja raz, że siedzieliśmy sobie w kawiarni i przez okno zobaczyłam, jak idzie
Jake Gyllenhaal z kimś i wybiegłam nagle z tej kawiarni, zaczęłam go gonić i opowiadać, że jestem jego ogromną fanką, że bardzo bym chciała zdjęcie, czy mogę chociaż autograf, albo czy możemy chwilę porozmawiać, i on powiedział, że niestety nie, bo jest z kimś, z jakimś tam przyjacielem i że gdyby był sam i nie był tam w prywatnej sytuacji, to oczywiście, ale niestety musi już iść. I tak się ta historia skończyła i ja wróciłam taka załamana, a bardzo go lubię i... Ja też. Czy to jest fałsz? Myślę, że to nie jest prawda. Fałsz. Mogłaś jakiegoś bilistera wybrać, a nie czekać. Tak, to jest historia mojej koleżanki. Kurde, zrobiłam za dużą pauzę w środku. Tak, to wszystko nie, godzina, no. Nie, ja już wiedziałam, że jak dostałam od rodziców prezent na 18, ja mam takie, Kasia zamyka oczy i to jest po prostu, próbuję teraz grać tak, jakby sobie przypominała coś. I... Ale dostałam, naprawdę. Część ale dostałaś prezent, że jedziesz do Nowego Jorku? Tak, na 18, ale no nie spotkałam Jake'a Gyllenhaala. Jake'a Gyllenhaala wzięłam od mojej koleżanki. Ale super w ogóle prezent. Dobra, ja jestem beznadziejna w historię, ale spróbuję... coś wymyślić. Coś. Wydaje mi się, że to było jeszcze w podstawówce. Miałam problem w ogóle z tym, żeby jakiś chłopak mi się spodobał. I szłam z moją przyjaciółką i zauważyłam, tak się odwróciłam i widzę, że siedzi jakiś chłopak i mam tak wow, naprawdę mi się podoba. I byłam w szoku, że w ogóle poczułam pierwszy raz coś takiego. I miałyśmy fishboardy, takie małe deski. Tak. I to było w ogóle na terenie wytwórni filmów. I jechałyśmy na tych deskach, ten chłopak tam siedział i ja powiedziałam do mojej przyjaciółki, dobra, słuchaj, ja tak przyszpanuję, przyjadę mega szybko obok niego, puszczę mu oczko i zobaczysz, co będzie, nie? Jakby pogada ze mną zaraz. Więc ja jadę. Nie zauważyłam absolutnie, że na drodze są chopki. Jadę, tak się patrzę na niego cały czas. Jadę, wystrzeliłam do przodu, zryłam sobie całą brodę i wylądowałam praktycznie na jego wysokości. Podnoszę głowę, on się na mnie patrzy i tylko mówi, wszystko okej? Okay? A krew mi leci. Ja mówię, tak, wszystko super. O nie. No tak, tak moje pierwsze poznanie kogoś, kto mi się podobał, wyglądało właśnie w ten sposób. Fałsz, proszę, niech to będzie fałsz. Myślę, że to może być prawda. Ja nie wiem. Mila ma taką umiejętność, że ja na przykład nie wiem. Mila fałsz. Często kłamie. Prawda. Serio? Nie! Ale jakby to się skończyło ślubem, wszystko to by było ma najlepsze. Sens teraz. Wracając do tego, co... Mila wcześniej wspomniałaś, myślicie, że... I do gry, w którą graliście. I do gry. Czy wolałybyście skłamać w dobrej wierze, czy powiedzieć prawdę, mimo że jest bolesne? To jest trudne pytanie, ale wydaje mi się, że są sytuacje, w których wolałabym skłamać w dobrej wierze. Ja też tak uważam. To jest prawda. W sensie, bo ja rozumiem, o co chodzi z tym, że najgorsza prawda i w ogóle zgadzam się z tym. I to jest taka, powiedziałabym, w 80% w ogóle bardzo szlachetna, piękna myśl, która się sprawdza i której należy się trzymać. Ale czasami jest na przykład tak, że lepiej nie powiedzieć nic, niż powiedzieć prawdę, bo prawda mogłaby kogoś skrzywdzić, a nie powiedzenie nic wyjdzie neutralnie. Tak. Nie jest tak, że jak skłamiesz, to zrobisz tej osobie krzywdę, albo że to będzie miało jakieś długotrwałe konsekwencje, a no to jest case taki najprostszy, że jak ktoś, wiesz, pyta się, czy ładnie dobra, w czymś wygląda, no to mówisz, a nie zawsze tak myślisz, nie? No to jest głupi przykład, ale myślę, że można to przełożyć też na odrobinę. Też zależy, no, zależy, jasne, od sytuacji. No. Generalnie, jeżeli jest opcja, żeby nie kłamać, to warto mówić prawdę, ale jeżeli, ale zdarzają się sytuacje, w których wyjątek wiesz, po prostu potwierdza regułę, no i tyle. Natomiast, zgadzamy się. Natomiast sytuacje naszych bohaterów, myślę, że zwłaszcza Alicji byłoby o wiele łatwiej po powrocie, gdyby po prostu wszyscy powiedzieli prawdę. Może nawet nie poszłoby z tym na policję? Well... Who knows? Ale tak ogólnie, globalnie na to patrząc, że gdyby Alicja wraca, wszyscy wykładają kawę na ławę, ktoś by na pewno bardzo na tym ucierpiał. Herbata się skończyła. Bardzo dziękuję, że tu wpadliście do mnie. Mamy bardzo wiele pytań. Myślę, że widzowie też mają bardzo wiele pytań i mogę powiedzieć jedynie tyle, że odpowiedzi na nie na pewno znajdą w naszym serialu, więc serdecznie zapraszamy do oglądania w każdy piątek. Za ekipę. Za ekipę.